Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Spellcaster University. I tak po bardzo, bardzo, bardzo nawet długiej przerwie wróciłem do szkoły magicznej, którą teraz odpauzujemy. I no, dzisiejszy channel, można powiedzieć, jest bardzo, ale to bardzo oczywisty i prosty. Otóż po prostu chcę ukończyć to wszystko, a kiedy już skończymy, to można powiedzieć, że przejdziemy prawdopodobnie już do finału. Gdyż zgodnie z tym, co sprawdziłem na szafce, to szafka ma miejsce jeszcze tylko na jeden zwój klątwy i jedną księgę pomocną, więc tak. A póki co przyszłość. Święto, magia, zielarstwo. Kurczę, nie mam zielarstwa, arcydruid, nie mam druidyzmu, polimorf, runy mamy, magię, bestii mamy. Jak będzie to? Musimy w takim wypadku zielarstwo załatwić. Zmodyfikować uprawnienia jakiejś szkoły, albo stworzyć szkołę typowo pod magię światła i druidyczną. Dobra, albo pizza, przyspieszamy. Może nie na maksa od razu, ale trochę. Co tu mam, kaplicę bohaterów? Heroizm, super, ale na razie to będzie przeszkadzało, bardziej pomagało. Wezmę tak heroizm na później. Tym wszystkim chyba najlepiej by było wziąć po prostu talizman. Niech się cieszą, że mają lepsze tam możliwości. Teraz tak, zdecydowanie nie. Idziesz tutaj, masz mi wszystko natury. Czymś tak, więc no. I zawsze coś. Teraz rośnie nasza naturalna mano, bo potrzebujemy zielarstwa i to szybko. Jest naszą jedną nadzieją. O nie, jeszcze orkowie coś chcą. Co ja wybiorę? To nawet jeśli stać manę alchemiczną. Bo naszym głównym celem to jest mieć 30 relacji ze wszystkimi sąsiadami. Więc tak, teraz pójdziemy do inkwizycji. Nie, zdecydowanie nie. To, gdybym to mógł, to byłoby łatwo zyskać właśnie relacji. Niestety nie mam, więc po prostu weźmy coś takiego. Zawsze to już bliżej. Teraz nasze najmniejsze to są minus 7. No zobaczmy więcej tyle, że chyba to są orkowie, bo innych wydaje mi się, że już mam na wyższych. Jak odrzucamy uczniów. Bo niestety nie mamy żadnych szczególnie dostosowanych do naszych potrzeb. Właśnie, klasa alchemiczna, czemu ja jeszcze jej nie postawiłem? Ej, czemu nie? Nie jest może to zbyt blisko, ale niech będzie. Wierzę w ciebie, bo masz lepszą pedagogikę. O, król coś jeszcze chce. Wspólny pokój, królewska chorągwie. Albo jego. Nie, królewskie chorągwie. W ten sposób zawsze jest szansa na to, że będziemy jeszcze relacje z królem właśnie sobie poprawiać pasywnie. A to jest istotne naprawdę tutaj. Teraz tak święty. Czy potrzebujemy świętej magii? Czy mi się wydawało do tego celu? Święta magia, tak. To zdecydowanie tutaj to trzeba dostawić. Nie. Nie będzie nawet tu. Dobra, tu doskonała. Oczywiście, że doskonała. Świetnie. I teraz tak, arena zabójców, gofrownica. Ryzykowna, ale jest w sumie chyba teraz jedyną moją nadzieją na to, żeby... A jak to się nazywa? Na jedno moim nadzieję na to, żeby sobie poradzić z niektórymi problemami, więc tak. Teraz co? Tu mamy zwykły to, nie? Zwykły to. Ja potrzebuję tu inteligentnych, a nie przeciętniaków. Prywatny pokój, nowy dom magii. O, oczywiście, że nowy dom magii. Wręcz światła. Teraz tak, pasja. Czwartego ostatniego, piękność, popularność. Dobra, w ten sposób niech będzie. Będziecie mieć dozwolone światła i tą
Wszystkie inne zabronione. Zielone szaty. I teraz najgorsze. Niech będzie to, bo nie chcę się wmijać. I kończynka. Okej, okay, a... Dałbym coś może... Właśnie bardziej podobnego do takiej... Tutaj takiej żółci. To niestety nie wiem, jaki kolor tego dobrać. Może jakiś zieleń? W ten sposób? Może to będzie brzydkie, ale niech będzie i takie. Okej. Okay. I standardowo pozostałych rzeczy nie zmieniam. Jeśli chodzi o nazwy, dajmy na to, bo nie mam pomysłu na tematyczne nazwy i... No nie chce mi się. No nie wierzę, nie mam złota na to. Nie obchodzi mnie gluten, nawet nie chcę wiedzieć, co to jest. Niestety. Okej. Okay. Świnka morska. A możemy do inkwizycji, do pana zła, do orków. Wszędzie możemy. Tak, pierwsze co to do inkwizycji nie ma na razie. Po co to? Weźmy do pana zła. Może mieć późniejsze konsekwencje, niestety, no ale będzie w ten sposób, jeśli trzeba. To niepotrzebne. A, pracownia mikstur. Postawiłbym ją gdzieś tak nadal, czekam na pracownię zielarską, bo z tego co pamiętam, ona ma jakieś dziwne wymogi postawienia. Też tak, stołówka dla kadry albo kapłaństwo. Kapłaństwo. Nigdy będzie głodna, nie zmęczona. Świetnie. Jest tak, wyznawca cienia, gdzieś tutaj. I to tyle. Nic ci się nie należy, albo co to takiego, zobaczmy. Druidyzm nie, elementalizm i drugi poziom zaklinania. Wszystkie jeszcze podziemne. Magii tajemnic w ogóle chyba nie mamy w tej szkole. Nie będzie nawet to. Bez różnicy większej to w sumie. Dobra. Piękne wzrastanie reputacji w niektórych miejscach i zdolny. Zdolny, no ale idziesz tutaj. Jeśli masz do dyspozycji do magii cienia, to tak będzie najlepiej. O, dobra, magia ciemności, krypta, czaszka, krypta. W razie jej nie wystawiam, bo jak mówię, no, nie wiem jak to będzie z tym ostatecznie. Ostatecznie z rozmieszczeniem zielarni, no ale zobaczymy. Oczywiście zapłacimy od razu. Magia światłości. Już... Idealnie. Wstawić. W ten sposób wszyscy, którzy przychodzą po świętą magię, będą bardzo, bardzo rozwinięci w świętej magii. Co jest... No, zdecydowanie plus. To jest tak, pan ciemności. Właśnie. Pójdziemy do orków. Nie mamy 20 zł, szkoda bym to wziął. Więc powiedzmy im właśnie, że jesteśmy sojusznikami, tego typu rzeczy zdolny, a alergia na skorupiaki nie przeszkadza, przyjemność nie, a pójdziesz tutaj. A właśnie, prawie bym zapomniał jeszcze, żeby to było jaśniejsze, co... Wam zakazujemy tej magii, reszcie możecie się uczyć, jak tam chcecie. Tutaj nie chodzicie na tą, bo nie ma po co, żebyście chodzili. Na świetlistą możecie. Potrzebnie. Ale coś mówi, że to właśnie problemy z... Jak się nazywa, no z... Z zielarstwem mogą nas wykończyć. Jeśli chodzi o trzy gwiazdki, adept alchemii, to idziesz tutaj, bo to chyba byli nastawieni na alchemię, ale jesteś zwykły. Dobra, zrobię dla ciebie wyjątek. Nie wiesz, jakie coś chcą.
no niestety mi jest 15 z wieśniakami. Nie no, z 15 z wieśniakami. Smutne to. W szczególności, że wieśniaki jeśli się nie zmniejszają nam. Nie to znowu. Koszty prowadzenia szkoły, a teraz nas nie lubią. No, nie lubią nas, ale na szczęście nie aż tak bardzo jeszcze, żeby były problemy, ale dziwne, że mam ponad 20 negatywnych. Jak tam pisał 15? Jak tam tu? 6 coś, 12, 9, 28, 15, okej. Okay. W takim wypadku brakuje nam tylko wieśniaków tak naprawdę i... Reszta jakoś wyjdzie i tak. Uzdrowiciel, praktykant. Ryzykujemy czy nie? Może być w sumie kamieniarz, a nie. Tutaj łowcy demonów może? Dzięki. Wiejski mag, no bez przesady masz lepsze rzeczy. Polski już przygód może być. A może uzdrowiciel, praktykant? Jest, dobrze. Pierwsi uczniowie opuścili naszą szkołę. Rezultat może nie najlepszy, ale tak. Jakieś fajne miejsce, gdzie mogę to umieścić. Po prostu złoto samo mi przychodziło. W sumie tutaj. Jak ktoś będzie uczył, to przy okazji będę miał trochę więcej złota. Fajne i... dwie potężne rzeczy. Ale jednak aureola. W ten sposób przynajmniej będę wiedział, kiedy kto jest już gotowy. No, samą świnkę morską tym razem... chciałem w sumie. W sumie co właśnie, nie pamiętam co chciałem, ale tak, daliśmy im tam znowu, więc jest dobrze i... O, to też możemy wziąć, bo czemu by nie. I dobra. Czy jest coś jeszcze świetnego? Zmniejszamy w magię aureoli. Tym samym powodując jeszcze szybciej, prawie nikt nie będzie głodniał. Co tak... No, naprawdę może nie być najlepsze, przez to, że w stołówkach jest dużo rzeczy, no ale... dłużej. Będą przez to mogli wytrzymać. Gofry, nie możemy nic. Zapisy ciepłokojowych mieszkańców. Nie no, gofry, oczywiście, że gofry. O, tu mam tą gofrownicę, tak szczerze. Dobra. Nierozgarnięty, więc nie dziękuję. Nierozgarnięty, nie dziękuję. Zwykły alchemik. Nie potrzebujemy cię. I szkoda. Okej. Okay. Kocioł wielofunkcyjny. Do stołówki oczywiście. Jak tam idziemy z tym? Pan złama chyba jakąś 1/5 już za sobą. A tutaj uczeń ma problem z zdrowiem psychicznym. Na szczęście sobie powinien z tym poradzić. Tak, nie jest zgarnięty, więc niezdolny. Nie ma żadnych predyspozycji, więc idziesz tutaj. Zwykły. Powiedziałbym, że dobra, zapraszamy i tak. Czym by nie? To jest tak. Z tych opcji tutaj. Oczywiście, żeby lepsze sale od świętej magii. W sumie to i tak nie ma żadnych potrzeb chyba teraz. Nauczyciel ma kapłaństwo, więc... Nigdy nie odczuwa głodu ani zmęczenia. No, tylko może się znudzić, ale pan też by się szybko nudził, więc no, tak, to też nie będzie problemem. Teraz tak, do inkwizycji znowu. Niech się cieszą, że to już wszystko. Dobra. Macie podatek. Do chorych? Czy chęć losowa? Chęć nosowy. Zdecydowanie potrzebujemy chęcznych słów. To jest moja jedna nadzieja na to, żeby dostać jeszcze magię naturalną. Więc tak, nowi uczniowie, wyznawca cienia, możesz przyjść. Ty idziesz tutaj. Dobra. Jeszcze tylko 4 punkty. 3, 2, 1, 0. Mamy to. Żadna w porządku. Może być w porządku. Teraz tak, jeszcze szybko, tylko mała alternatywa. Patrzcie w ogóle, jak pięknie dużo aureolek. Na to mogę pozwolić każdemu. W sumie, czy nie na to, na to?
sposób w sumie. Czemu nie? No. Powinno wyjść okej. Każda szkoła ma tutaj swoje jakby priorytety. A co mnie zaskoczyło? Oni nie mają priorytetów. A to damy im priorytet na alchemię. Każdy ma chociaż ten właśnie jeden. W przypadku tym tych ostatnich to będą dwa, bo oczywiście no nie ma co ukrywać, to są no, uczniowie, którzy... Oni mają po prostu zaliczyć mi tam wymogi ewaluacyjne, więc no... Oni mogą pracować tylko nad tą magią, nad którą ja chcę, żeby pracowali. I na całe szczęście, no ten los nie był aż taki okrutny i pozwolił nam znaleźć uczniów, którzy są w stanie, czy w sumie salę, która jest w stanie zapewniać naukę zielarstwa. Nie rozgarnięcie, zwykły, profesjonalny hipochondryk. Alergia na pyłki? O nie, za dużo negatywów. Okej, teraz tutaj kościelny korzysta. Miałeś aż takie słabe wyniki? A, okej, to był ten nierozgarnięcy jakiś, którego wziąłem tam chyba wcześniej. Niech i tak będzie, zostajesz chórzystą. Tutaj lista wydatków. Król, tak, niechże... Szkołą, zrobiliśmy kilka flag, żeby nie zapominali, po co tu są. Albo to, nie no, niechże ją szkołą. Wspólny pokój. Kolejna teraz, jak to się nazywa? Kolejny... Właśnie, kolejny ten... Kolejny dom magii, będziemy mieć swoje u mnie. Dobra, w ten sposób. Jeśli chodzi natomiast o świnkę, tutaj już mamy załatwione. Tawerna gildii załatwione. Wieś niestety nas nie lubi, król zaraz będzie nas lubił. Nie, do wieśniaków jeszcze nie. Na cmentarz błagacie litość. Okej, w ten sposób, no niestety burtowaliśmy Pegaza, czy co to tam było. Ale nie ma co się tak tym przejmować, jeszcze go kiedyś wartujemy. A póki co rozstawimy kryptę. Inspiracji komik. A, to trochę zła, dobra. I jak już to jest dobre, to będzie lepsze. Od razu kryptę ulepszamy, bo czemu nie? Pracownię mikstur możemy gdzieś dostawić? Daleko, ale niech będzie, że na dole tylu postawimy. Wow. Podziewnych, ale nie, dobra. Niech będzie w ten sposób i tak. Kryptobohaterów nie mogę postawić, dopóki nie skończymy wyzwania. Skruchy? Otelnia do... Klepty? Nie jestem pewien. Dobra. Łóżko skruchy. W tym momencie... O... Okej. Okay. Daleko to będzie, bo niestety szkoła jest tak będzie w niej zrobiona, ale mamy to w końcu. W końcu mamy jakąkolwiek magię tajemną. Naprawdę, wydaje mi się, że my jej nie posiadamy w żadnym stopniu. A teraz przynajmniej cokolwiek będzie. Aha. I tak, magia tajemna, nierozgarnięci. Może iść tutaj zwykli... Głuchota, no nie będzie miał najlepszych wyników, ale niech będzie i tak tu. Takie... Dobra, niech będzie, że troszkę wezmę, wyjątkowo. Chciałem spytać, czy to jest coś takie dobre, potrzebne, ale... No teraz musimy brać wszystkich uczniów, których mogę do tej tutaj szkoły. Bo jednak, no nie ukrywając... To jest moja największa nadzieja, jedna nadzieja. A pewnie jak zobaczę co i jak, to... Ładnie. Poszedł nawet się uczyć zielarstwa. W takim przypadku chyba to trochę zmodyfikować w taki sposób, żeby priorytetem było jednak tamto. Teraz eliksir płodności, druid, a tym mam alchemików. Ja bym to alchemicy się tym zajmą.
prostu nie mam nic lepszego. Chciałbym druidem pomóc, ale no, nie mam druidów. Koceniczna. Nie, alembik, naremniki. Właśnie koceniczna jest najlepszym wyborem. Że nadal wszystkie bliznie są trochę badziewne. Relacje z orkami, tak, zdecydowanie. Teraz co tu mamy? Wszechstronność, pracowitość. Jest to nierozgarnięte dziecko natury. Idziesz tu. Dobra. No i kolejna ślinka zamorska. Czemu sobie kawia domowa? Patrząc na ogólną ostatnią klasyfikację. Ale dobra. I teraz tak, orkowie jeszcze trochę brakuje, pan zła trochę brakuje, wieśniacy brakuje dużo. Zaliczone, zaliczone. Król jeszcze nie, ale zaraz będzie dobrze. Idziemy do pana zła. Zdobyć. Okej, okay. Pan zła już też zaliczony. Teraz pozostali tylko wieśniacy i król chyba? Nie, chyba. Co my tu mamy? Pojedynki na Pegazach, tutaj turniej nas nie interesuje. I liczy się tylko z naszych podobajeczek. Nie mam zamiaru się bawić tym razem w Pegazy, bo nie ma po co. O nie, inkwizycja coś chce. Okej. Okay. Wezmę to. Wezmę to. Nie wiem, czy tam pójdę, ale tak. Nie uczą się zielarstwa. Kurczę, przydało się to postawić w jakimś takim pokoju, który będzie odwiedzany przez wszystkich, ale dobra, tutaj też mogę. Wiesz, to jest nadal, no, święta magia. I teraz tak, tego niestety nie ma sensu. Mogę to postawić niby, tylko gdzie mam pracownię zaklinania? Nawet nie pamiętam, tutaj? Chyba tak. Dobra. Ojej. Czy tutaj jest coś sensownego? Pokój woźnego. Zdecydowanie pokój woźnego. Jest takie piękne miejsce tu, to kolejnego woźnego można wziąć. Może będzie trochę szybciej to wszystko ogarniał. Drugi poziom heroizmu, nie? Zacznę zdecydowanie tak. Przedbaczę moich uczniów. To jest tak. No musimy brać rozgarnięty chyba też, bo zaraz połowa czasu, a ja nadal nie mam ani jednego z 20. Dobra, pracownia mikstur, nie dokończony golem, alembik. Nie, mikstur, lepszy miał, bo czemu nie? Orków coś chcą. 15, nie no, 35 za orków. Orkowie zaliczeni. Teraz mamy nawet 50 par. Świetnie. Został nam tylko król, który sam się w sumie zaliczy. Wiśniaki, których zaraz będziemy mogli odwiedzić i dać im jakieś takie prezenciki. Ale póki co tak, klaustrofobia nie jest potrzebna. Pragnę sobie na razie niestety mech, ale niech będzie, idziesz tu. No i kolejne tutaj, to właśnie tutaj takie. Czarodziej praktykant, niech będzie, nauczyciel magii, niech będzie. Kochlik? Może być. Zamiłowanie do Halabard. Ciekawe, że akurat zamiłowanie do Halabard. Dobra. Mogę to przyjąć. Ej, spróbowałbym coś innego. No, strażnik. Mogło być lepiej. Nadal jednak nie jest tak źle. Kolejny poziom krypty. Czemu by nie? Dobra, to teraz zgodzi z tym, co mówiliśmy do wieśniaków. Dobra, orkowie niech pomogą. W ten sposób nic nie stracimy, zyskujemy bardzo dużo. I teraz tak, szklarnia. Zdecydowanie szklarnia. Trzeba ją jak najbardziej rozbudować. Im bardziej będzie rozbudowana, tym większa szansa na to, że nam się uda wbrać światła. Okej, zapraszam tutaj, zdolny. Nie masz niczego negatywnego, zapraszam tutaj. Tak, zapraszam tutaj. Gdzie się uczyć tego zielarstwa? Jesteście moim jedyną nadzieją. O nie, radar gdzieś coś się chce.
Znajemy? Oczywiście, że mamy przyznamy. Będę służący edukacji oraz integracji wilkołaków. Oczywiście. Wilkołaki mam takie bardzo piękne rzeczy, no, że po prostu tak. Dużo mniej jest z nim problemów, jak widać. Teraz tak nierozgarnięty, ale można go i tak zaprosić. Mega tajemna. Alergia na skorpionki. No, ale jesteś genialny, więc idziesz tutaj. I można dać tutaj. Wybrać światło tutaj. Dobra. Piątkę wilkołaków przyjmujemy. Teraz drugą piątkę, trochę później. Głównie dlatego, że nie chcę po prostu, jak to się nazywa, marnować od razu wszystkich moich bonusów, w szczególności, że nie mam aż tyle łóżek i innych takich rzeczy. Klasa międzywymiarowa. Proszę. Dobudowujemy. Chęć mięsowy. Czemu nie? Nie udam jeszcze szybciej. Szklarnia, oczywiście. Mamy pokój wyżnego krypty, czarny smyka, kryptę. Jak to będzie krypta? Zawsze lepiej. No dobra, więc wybaczcie zacięcie, które przed chwilą zaistniało. Niestety było spowodowane dosyć ważną sprawą, żeby nie mówić za dużo. I teraz tak. Okej, okay, idziesz tu. No i tak, jeszcze chwilę posiedzimy tutaj z tym. Poczekamy. Ale powoli trzeba będzie też myśleć o tym, żeby już, jak to się nazywa, no kończyć odcinka. Bo jednak, nie ukrywajmy. Trwa on już 20 parę minut. Dobra, czy ktoś jeszcze potrzebuje rozmów poza wieśniakami? Nie, więc idziemy do wieśniaków. Aż ktoś nie ma man neutralnej, ale tak. Weźmy to, łatwo ich zadowolić. I dobra. Magia naturalna, nie wiem. Prywatny apartament, nie wiem. Tarcza szkoły, nie wiem. Wezmę klasę naturalną. Ale sam klasę pokażę dopiero po tym, czy wstawię dopiero po tym, jak... brakuje mi słów teraz. No, po tym dopiero jak już zaliczę to zadanie. Nie wiem, co dzisiaj jest u mnie z mózgiem, ale tak. Nuda i co, możemy stworzyć to towarzystwa, nie mamy złota. Się na nauce, co jest najgorsze, co mogę zrobić teraz. Ucieczkę z Gildią Poszukiwaczy Przygód, o, jest zdecydowanie nie. Wydestyluję się alkohol. Będę się cieszyć. A, dostanę alkohol. Chyba bym go wymienić na ten. Na trochę many. Ale chemicznej. I teraz tak, zdolnie, społeczny leń, idziesz tutaj. Też idziesz tutaj. Dobra. No to przyspieszamy. I jak tam stoimy ze wszystkim? Dosyć dobrze. Tak, pracownik zaklinania, pracownik mikstur, skryptorium rytmiczne. A... skryptorium rytmiczne ulepszymy, bo czemu nie? Za magię naturalną, natomiast zielone łóżko. Niech po prostu będzie jak najwięcej tych takich fajnych łóżek, które mają jakieś supermoce. Każdy będzie miał jakieś przez to korzyści. Jak to wiem, może nawet te korzyści okażą się na tyle dobre, że tak, jak to się nazywa. Da się zaliczyć wszystkie wyzwania. I teraz tak, idziesz tutaj. A tu mamy kogo? O, moglibyśmy mieć Lisza. Ale szanse są zbyt nikłe, jednak zaryzykuję. Sługus, mistrz run. Niech będzie. Sługus, zawsze coś lepiej. Czerka, okej. Okay. Kandydatów na uczniów są średnio większe o 3%. Dobra. I pierwsze z 20 już jest. Super. Właśnie, a... jestem jałpym, że nie zobaczyłem, co to wymagało. Nie wiem, czy teraz w gabinecie jeszcze jestem w stanie. Jeśli tak, to może nie jest aż tak źle. Chyba bym się tego poszukać w takim wypadku. Na pewno gdzieś to musi być dopisane, skoro już to zdobyłem. Larstwo 2, Święta Magia 1. Okej, dobra, łatwe to będzie do osiągnięcia. Ale tak. Czy uda się to osiągnąć, czy nie, inne takie rzeczy, to raczej już w następnym odcinku, bo ten już ma pół godziny.
I wydaje mi się, że tyle by wystarczyło jak na taką grę. Zanim to jednak jeszcze... Pogadamy z orkami, pogadamy z wieśniukami. Tak, za 20, za 25, tak ja 15 za to. A, 20 za 25. I mamy to. Jeśli utrzymamy, to teraz będzie sukces. Więc tak. Tym razem już tak poważnie. Po prostu do zobaczenia w następnym odcinku. No i trzymajcie się. Hej.